Dzień dobry Państwu, nazywam się Sławomir Grzymkowski. Jesteśmy właśnie na widowni sceny kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie. E, chciałbym Państwu zająć chwilę e, i zaprosić na spektakl pod tytułem Prime Time w reżyserii Anny Sroki-Hryń. E, autorką tekstu jest Wiesława Sujkowska. E, tekst do. E, Inspiracją do tekstu była postać Waldemara Milewicza, korespondenta wojennego, który tragicznie zginął w Iraku podczas napełnienia swoich obowiązków dziennikarskich. Ale nie jest to spektakl o, konkretnie o, o, o Milewiczu, jest to spektakl o dziennikarzach wojennych. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak naprawdę dziennikarze wojenni. Reporterzy wojenni doświadczają takich samych emocji, jak sami uczestnicy konfliktu. Są świadkami niewyobrażalnego zła i tragedii, na które nie mają w ogóle wpływu. Stają przed takim dylematem: co w pewnym momencie mogą zrobić z tym czy, czy, czy ich obowiązkiem jest opowiadanie takie, właśnie obiektywne o wydarzeniach? Czy mogą zająć stanowisko jednej ze stron, opowiedzieć się za kimś? To są niezwykle trudne pytania. Wydaje mi się nie, też nie do rozstrzygnięcia, ale tam również jest taki, taki motyw e, roli współczesnych mediów. Zdaję sobie sprawę z, z, z tego, że być może właśnie jesteśmy przeładowani takimi tematami, ale wydaje mi się, że to ciągle trzeba przypominać, że, że te, te temat konfliktów zbrojnych, jak się okazuje, nigdy się nie kończy, ale obowiązkiem dziennikarzy, ale również i artystów jest to, żeby ciągle przypominać, że nie ma wygranych wojen. Chciałbym też, żeby ludzie. Młodzi, mówię tutaj oczywiście o powiedzmy, licealistach, tak? Żeby do tej dyskusji, zapraszam ich też do, do dyskusji po, po, po spektaklu, bo bardzo mnie interesuje, czym dla nich jest taka opowieść czy może się stać, czy, czy warto opowiadać te historie. Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Pierwsze spektakle prime time w Teatrze Polskim będą w kwietniu. Myślę, że jeszcze dodatkowe informacje będą do uzyskania na stronie Teatru Polskiego w Warszawie.